Nie żyje mężczyzna, który wczoraj nad ranem wjechał samochodem w witrynę stacji benzynowej w Sosnowcu. To, czy bezpośrednią przyczyną śmierci był sam wypadek, wykaże zlecona przez prokuraturę sekcja zwłok. Fatima Orlińska. Mężczyzna, który zmarł kilka godzin po wypadku, to 64-letni mieszkaniec Sosnowca. W samochodzie znajdował się sam. Nie ucierpiała żadna inna osoba. Niestety, mimo udzielonej pomocy medycznej na miejscu i przetransportowania kierowcy do szpitala, jego życie nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie. Została zlecona sekcja, w trakcie której zostaną pobrana krew, a także różnego rodzaju wycinki ciała i zostaną zlecone kolejne badania, na pewno z pewnością toksykologiczne i niewykluczone, że również histopatologiczne. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec Południe w Sosnowcu w dniu 29 kwietnia wszczęła śledztwo odnośnie nieumyślnego spowodowania śmierci. Jest to wstępna kwalifikacja. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok i po wykonaniu sekcji i kolejnych ustaleniach zostaną podjęte decyzje co do ewentualnego sposobu zakończenia postępowania, w tym ustalenia, jakie były przyczyny śmierci tej osoby, tego kierowcy, który wjechał w budynek stacji. Do wypadku doszło w poniedziałek chwilę po godzinie 5 nad ranem. Mężczyzna miał wcześniej prawidłowo zatankować przy jednym z dystrybutorów, następnie zapłacić za paliwo przy kasie, wsiąść do samochodu i odjechać. Nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się po wejściu do samochodu, choć wiele wskazuje, że kierowca stracił przytomność. Przebieg tego zdarzenia będziemy oczywiście ustalać. Policjanci zabezpieczą wszelkie dowody, w tym zawsze zabezpieczamy także monitoring. Co do stanu zdrowia 64-latka, to tutaj musimy czekać na sekcję zwłok, którą zarządził prokurator. Stacja jeszcze przez kilka godzin była wyłączona z użytkowania. We wtorek klienci mogli korzystać już bez ograniczeń.